Paweł Adamowicz podczas tegorocznego finału WOŚP w Gdańsku został bestialsko zaatakowany przez mężczyznę, który wszedł z nożem na scenę. Niestety nie udało się go uratować, zabójca został zatrzymany, lecz teraz okazuje się, że może zostać bezkarny. Mówi się o wielkiej kapitulacji państwa polskiego. Paweł Adamowicz przez kilkanaście lat sprawował funkcję prezydenta miasta Gdańska. Kochali i podziwiali go jednak nie tylko mieszkańcy nadmorskiej miejscowości, ale i tysiące Polaków w całym kraju. Jego upór w realizowaniu wyznaczonych celów i sprzeciwianie się naciskom były powszechnie znane. Niestety podczas tegorocznego finału WOŚP w Gdańsku doszło do niewyobrażalnej tragedii. Tuż przed symbolicznym światełkiem do nieba na scenę wtargnął mężczyzna uzbrojony w nóż i wielokrotnie dźgnął polityka na oczach tysięcy ludzi. Mimo natychmiastowej pomocy Paweł Adamowicz zmarł, napastnik natomiast został zatrzymany. Teraz pojawiły się głosy, że nasze państwo ogłosiło wielką kapitulację, a zabójca może zostać bezkarny. Paweł Adamowicz nie żyje, a zabójca pozostanie bezkarny. Co do winy Stefana W. raczej nikt nie ma wątpliwości. Mężczyzna zaatakował na oczach tysięcy ludzi, jest wiele nagrań z tego wydarzenia, a on sam wydawał się wręcz dumny ze swojego czynu. Dla śledczych jednak nic nie jest tak jasne, jak mogłoby się powszechnie wydawać. Pojawiły się bowiem informacje, iż prokuratura rejonowa w Gdyni właśnie wszczęła nowe postępowanie, w którym jest on osobą pokrzywdzoną. Problemem ma być bezprawna publikacja jego wizerunku. Mowa jest o zdjęciach, które pojawiły się w sieci zaraz po zatrzymaniu napastnika M. Inaczej to w zielonym uniformie, gdy na rękach ma kajdanki. W związku z tą sprawą zabezpieczono telefony wszystkich obecnych na miejscu zdarzenia funkcjonariuszy i zgodnie z informacjami Radia Gdańsk, właśnie trwa poszukiwanie źródła wycieku. Obywatele są wściekli i nie mogą zrozumieć, co się właściwie dzieje. Informacja ta wstrząsnęła Polakami. Paweł Adamowicz był wielką postacią, więc tak nagła i brutalna śmierć zatrzęsła naszym krajem. Pod publikacją materiału na ten temat w serwisie Pikio pojawiły się dziesiątki komentarzy oburzonych internautów, którzy jasno mówią o kapitulacji państwa polskiego. Zaraz zrobią z niego ofiarę. To nasz chory kraj i prawo. Masakra, pisze rozżalona kobieta. Tylko Polsce takie cuda. Kapitulacja państwa, od co? Dodaje kolejna. Kurwa, jeszcze trochę i powiedzą, że to nie on zabił, tylko sam Adamowicz. Skurwiele. Dodaje rozwścieczony internauta.